Introduction. Now it will be better, I hope. Pierwszy polski pacjent, co być może nie wszyscy wiedzą, został opisany w Warszawie przez doktora Bernsteina w 1913 roku. Dosyć długa to była odległość od pierwszego opisu Alzheimera. To, co w otępieniu i w chorobie Alzheimera jest bardzo ważne, to to, przepraszam bardzo, I'm very sorry for that, I can't. To to, że choroba Alzheimera może być spowodowana najczęściej przez proces, który dotyka mózgów pacjentów w 50-80%, ale są również inne choroby pierwotnie zwyrodnieniowe, które powstają w taki sam mniej więcej sposób. To znaczy w mózgu musi się pojawić toksyczne białko, które uszkadza neurony, co widzieliśmy na poprzednim referacie. W przypadku choroby Alzheimera to jest beta-amyloid i białko tau i w dniu dzisiejszym skupię się nad tymi procesami. To, że choroba Alzheimera obejmuje coraz większe grupy pacjentów, że jest to problem nie tylko europejski, ale również zaczyna być ogromnym problemem w Azji i, a co najdziwniejsze, w najmłodszym kontynencie zaczyna być problemem również w Afryce. Te toksyczne białka, o których mówiłam, odkładają się w mózgu znacznie wcześniej niż pacjent zaczyna odczuwać jakiekolwiek dolegliwości. Te białka na różnych procesach swojego rozwoju doprowadzają do obumierania licznych neuronów. Te neurony, obumierając, przede wszystkim tracą swoją funkcję, zostają przerwane połączenia pomiędzyneuronalne, obumierają synapsy i te neurony także przestają produkować transmitery, które stanowią podstawę działania mózgu. W przypadku choroby Alzheimera jest to acetylocholina. Pan profesor Kurz mówił o tym, jak możemy wpływać na podwyższenie tego stężenia tego białka, tego enzymu, tego transmitera w białkach w mózgu w sposób sztuczny, hamując enzym, który to białko rozkłada. Tam, gdzie przyczyną choroby jest białko, łatwo zrozumieć, że istotą choroby będzie uszkodzenie genu, który to białko produkuje. W przypadku choroby Alzheimera mamy do czynienia z bardzo różnymi metodami, różnymi drogami dziedziczenia genetycznego. Ta patologia genetyczna może się przejawiać w różnych okresach w zależności od wieku pacjenta. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z zachorowaniem w wieku młodym, możemy zakładać, że przyczyna genetyczna, która jest już znana w bardzo wielu przypadkach, jest jednogenowa. Dochodzi do dużej patologii w obrębie jednego genu. Ten gen zaczyna produkować toksyczne białko, które niszczy neurony i obniża stężenie acetylocholiny. Natomiast w tych najczęstszych przypadkach, które dotyczą ludzi starszych, dochodzi do licznych, drobnych uszkodzeń w licznych genach, na różnych poziomach, a także w tym, co się dzieje poza samym genem, w licznych czynnikach, które doprowadzają do powstania białka,
patologia ta jest inna, nie jest taka jednoznaczna, nie dotyczy jednego genu i jednej mutacji. Najprawdopodobniej dotyczy licznych drobnych patologii w bardzo licznych genach. I to jest taka podstawowa prawda. Genetycznie uwarunkowane w sposób oczywisty są tylko przypadki młode. Te starsze są dziedziczone w sposób o wiele bardziej skomplikowany. Każdy z mówców przede mną mówił o tym i podkreślał wielokrotnie, że choroba Alzheimera ma bardzo długi okres niemego rozwoju objawów. Najpierw mózg pacjenta jest zniszczony przez toksyczne białka, a potem stopniowo pojawiają się objawy kliniczne. Rzeczą oczywistą jest, że gdybyśmy mieli leczenie, byłoby najistotniejszym rozpoznanie choroby Alzheimera wtedy, kiedy ona już się toczy i niszczy mózg, a jeszcze nie pojawiły się objawy kliniczne. Takim właśnie celowi może służyć nasza wiedza na temat genetyki choroby Alzheimera. Oczywiście w tych młodych przypadkach, gdzie poszukujemy tylko pojedynczej mutacji, sytuacja jest prostsza. W tych bardziej zaawansowanych to przestaje być tak jednoznaczne. Dlaczego to jest takie ważne? Bardzo mi się podobało to, co zostało powiedziane w pierwszej części naszego spotkania. Nie mamy prawa jako lekarze, choć też jest wiele na ten temat dyskusji, które się z tym nie zgadzają, ukrywać naszej wiedzy na temat tego, że chory być może już rozwija chorobę. I badania genetyczne mogą pozwolić odnaleźć ten okres, w którym mózg jest już niszczony przez toksyczne białka, a pacjent jeszcze ma objawy bardzo subtelne. Lub też nie ma ich wcale, ale wie, że w jego rodzinie taka mutacja jest. Gdybyśmy mieli leczenie i moglibyśmy przerwać ten proces odkładania się toksycznych białek, sytuacja byłaby prostsza. W tej chwili nie mamy leczenia, a jednak musimy skupić nasze siły nad tym, ażeby rozpoznawać chorobę najwcześniej jak się da, a to z różnych powodów. Po pierwsze, nie mamy prawa paternalistycznie ukrywać tego przed pacjentem, który musi modyfikować swoje życie mając tę wiedzę. Według mnie nie zawsze jest to bezdyskusyjne. Trzeba też myśleć o tym, że różni pacjenci wymagają różnego podejścia w tej kwestii. Wiąże się to również z sytuacją opiekuna, który ma prawo wiedzieć, że w niedługim czasie jego życie zostanie podporządkowane w sposób jednoznaczny, wyłącznie opiece nad pacjentem. To ma również znaczenie dla opiekuna, który będzie wiedział, że dziwne zachowania, niezrozumiałe zachowania jego bliskiego wynikają z tego, że jest chory. Nie dlatego, że jest złośliwy, negatywistyczny, że się złości, że jest złośliwym starcem, tylko jest chory, wymaga zrozumienia i pomocy. Jak również ciągle jeszcze mamy nadzieję, że te leki przyczynowe w końcu się jednak pojawią. Pan profesor Kurz dokładnie te leki opisywał, ja je tylko wymieniam. To są te leki, które mogą zahamować niszczenie mózgu przez toksyczne białka. I niestety pogląd, który wyraziłam, to znaczy, że należy rozpoznawać chorobę Alzheimera w jej okresie przedklinicznym, jest torpedowany przez tych badaczy, którzy mówią, że nie mamy niestety leczenia. Czy wobec tego mamy prawo to robić? Prewencja wtedy, kiedy mózg jest już niszczony, ma oczywiście mniejsze znaczenie, ale jest rzeczą oczywistą, że jeśli w ramach rezerwy poznawczej na skutek ustawicznego kształcenia, na skutek uprawiania wszelkich możliwych ruchowych sportów i zajęć, przy czym długie spacery są tutaj najbardziej predysponowane, jeżeli
mamy bogate życie towarzyskie. To wszystko powoduje, że mamy więcej połączeń między tymi neuronami, z którymi żeśmy się urodzili. Wobec tego, kiedy one zaczną obumierać, będzie musiało to trwać dłużej, zanim odczujemy ten deficyt. Oczywiście neurony mogą również ginąć w przebiegu procesów prowadzących do miażdżycy, w przebiegu uszkodzeń naczyń związanych z cukrzycą. Czyli leczyć cukrzycę, pilnować nadciśnienia, zwracać uwagę na nasz układ, na serce i chorobę wieńcową w naszym kraju. Poza tym, co możemy działać dla prewencji, jakby we własnym zakresie. Chociaż oczywiście leczyć się też musimy z własnej inicjatywy. I to również powinno być przeprowadzone u tych pacjentów lub w tych rodzinach, w których jest zagrożenie. Te wszystkie wyzwania, to przesunięcie się choroby Alzheimera do przodu spowodowały to, że musiały powstać nowe kryteria. Musieliśmy zmienić nasz sposób rozumowania i w tym roku te kryteria pojawiły się zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o nową w tych kryteriach, to są taka rzecz dosyć podstawowa, że najważniejsze i najczęstsze w postaci typowej są zaburzenia pamięci epizodycznej. To możemy rozpoznać już jako lekarze, oczywiście psycholog także może wziąć w tym udział w przypadkach wątpliwych. Ta postać typowa alzheimerowska także może obejmować inne zaburzenia. To jest prawie zawsze pamięć, ale nie tylko i o tym trzeba pamiętać. Ale kryteria z ostatnich 2 lat podkreślają, że może nawet mniej ważne jest to, że pacjent ma zaburzenia pamięci, bo ważniejsze jest to, czy jest w stanie funkcjonować w codziennym życiu, czy nie. Oczywiście wiadomo, że badania neuroobrazowe pozwolą nam wykluczyć inne przyczyny choroby. Badania neuroobrazowe również pozwolą nam zdefiniować ten okres, kiedy pojawia się zanik, a więc ta bariera pojawiania się wyraźnych już strukturalnych zmian w mózgu zostaje przekroczona. Mamy również biomarkery i te biomarkery, które pozwalają w przypadkach tylko wątpliwych, bo tam, gdzie rozpoznanie choroby Alzheimera jest oczywiste, nie ma sensu robić nakłucia lędźwiowego, żeby oznaczać stężenia toksycznych białek w płynie mózgowo-rdzeniowym, ale w tym okresie przedklinicznym, przy dużym podejrzeniu, że jest to początek choroby Alzheimera, być może to badanie należy wykonać. Ono obok badań genetycznych i neuroobrazowych jest tą możliwością, jaką daje nam nauka rozpoznania choroby w jej okresie przedklinicznym. W Polsce dosyć trudno się te badania wprowadza, ponieważ jest duży opór przeciwko wykonaniu punkcji lędźwiowym w tym okresie, chociaż jest to badanie bardzo dobre. Wracając do genetyki, jako tego trzeciego, najbardziej chyba kosztownej metody rozpoznawania choroby w okresie przedklinicznym. Wiadomo, że nie więcej niż 10% pacjentów, a wielu osób uważa, wielu badaczy uważa, że jest to nawet znacznie mniejsza grupa, nawet około 2%. To są te przypadki, które są dziedziczone w taki sposób, że jeśli się ma mutację, to będzie się chorym ze 100% prawdopodobieństwem. I to jest ta młoda postać choroby. Natomiast te najczęstsze, sporadyczne zachorowania, te, które dotyczą ludzi starych, ludzi, którzy ukończyli 65 rok życia i starszych, to jest aż 90%. Stąd mamy jakby takie 3 podejścia do badań genetycznych. Tę wąską grupę młodych przypadków rodzinnych, która stwarza inne problemy, tam, gdzie jest dziedziczenie w przypadkach sporadycznych, wielogenetyczne, co możemy już zrobić dzięki rozwojowi techniki badań genetycznych, to są badania GWAS, które pozwalają stworzyć mapę uszkodzeń wszystkich genów na wszystkich chromozomach, które biorą udział w tym procesie.
jak również mamy do czynienia z takim nieuwarunkowanym genetycznie, jakby nazywa się to agregacją możliwości zachorowania. Uważa się, że jeśli w rodzinie pojawiło się więcej niż dwóch członków chorych na chorobę Alzheimera, można założyć, że dwukrotnie jest większe narażenie na sporadyczne zachorowanie. To znaczy, jeśli to jest 10% powyżej 65 roku życia, badacze zakładają, że wtedy, kiedy tych przypadków jest więcej, zagrożenie rośnie. Kiedy należy robić to badanie jednogenowe? My te badania robimy. Myślę, że jesteśmy jednym z bardzo nielicznych ośrodków w Polsce, które te badania może wykonywać. Robimy je w takich przypadkach, kiedy mamy wyraźny wywiad rodzinny i wiemy, że choruje więcej niż trzech członków w różnych pokoleniach i poszukujemy mutacji na genie, które odpowiada za białko beta-amyloidowe, to, które jest, które odkłada się w mózgu, jak również na dwóch genach, które biorą udział w tym procesie, presenilliny pierwszej i drugiej. Problem jedynego uznanego genetycznego czynnika ryzyka choroby Alzheimera, czyli polimorfizmu apolipoproteiny E, ciągle jest bardzo dyskusyjny. My uważamy, tak jak postanowiono w 1986 roku w Beteździe, że oznaczanie polimorfizmu apolipoproteiny E4 po to, żeby sugerować, czy chory będzie chory, czy nie, jeżeli nie ma jeszcze objawów klinicznych, nie powinno być wykonywane. Z drugiej strony oznaczanie polimorfizmu apolipoproteiny E w przypadkach z objawami też nie przesądza o rozpoznaniu, jest tylko dodatkowym czynnikiem potwierdzającym rozpoznanie. Polimorfizm apolipoproteiny Epsilon-4 to jest mniej więcej tak, że to jest gen, który odpowiada za białko transportujące tłuszcze w organizmie. Uważa się, że jeśli jest się nosicielem tej formy o symbolu 4, ryzyko zachorowania wzrasta. Jeżeli nosi się tak, jeżeli w materiale genetycznym ma się zakodowaną formę 2, uważa się, że człowiek jest chroniony przed zachorowaniem. I chociaż w naszym kraju także, to badanie jest możliwe do wykonania w drodze badania komercyjnego. Nie ma wskazań naukowych i my sami nie namawiamy rodzin, ażeby to badanie wykonywać. I to działanie nie jest rekomendowane ani przez nowe kryteria europejskie, ani amerykańskie. Robiliśmy badania takie wśród naszych pacjentów polskich i te badania potwierdziły, że jest to genetyczny czynnik ryzyka, który należy brać pod uwagę być może wtedy, kiedy będziemy mieli kiedyś, a w przyszłości to oczekiwane przez wszystkich leczenie przyczynowe, trzeba będzie te kryteria rozważyć jeszcze raz. Na razie one wyglądają tak, jak wyglądają. W naszym zakładzie możemy robić badania genetyczne wszystkich genów biorących udział w patogenezie choroby Alzheimera, jak również w przypadku innych chorób neurozwyrodnieniowych. I tu, jeśli znajdziemy tam mutacje, one służą nam do stawiania bardziej prawidłowego i jednoznacznego rozpoznania choroby Alzheimera i innych chorób pierwotnie zwyrodnieniowych. Od lat zbieramy bank DNA, prosimy naszych pacjentów, żeby do celów naukowych zgodzili się na kolekcjonowanie DNA, podpisują specjalne zgody, mamy na to zgodę Komisji Etycznej i myślimy, że kiedyś w przyszłości będziemy mogli te badania poszerzyć, jak po prostu rozwinie się wiedza w tym zakresie. Opisaliśmy i znaleźliśmy wiele mutacji, jak Państwo widzicie. Te mutacje, które odnaleźliśmy, które sugerują o 100% bezwzględnej, niestety nieuniknionej sytuacji, w której chory będzie chory, dotyczyły tych bardzo młodych pacjentów.
Badania GWAS to są badania, które są przyszłością badań genetycznych w chorobie Alzheimera. Być może kiedyś, ale na razie jest to science fiction, będziemy mogli określić, stworzyć mapę, która spowoduje, że będziemy mogli powiedzieć pacjentowi, że grozi mu w starszym wieku rozwinięcie choroby. Póki co jakby możliwości komputerowe, możliwości analizy zbyt dużej liczby danych, jakie mamy, na to nam nie pozwalają. Nie możemy jeszcze powiedzieć, że na pewno będzie pan chory czy nie. Jeśli chodzi o prawne usankcjonowanie, w jakich przypadkach te badania genetyczne w młodych należy wykonywać, to tak jak powiedziałam, rodzinna historia, świadomość, że jeśli wynik wychodzi pozytywnie, to jest 100% nieuniknioności, że chory będzie chory, ale że badanie negatywne może o niczym nie świadczyć, bo może świadczyć tylko o tym, że nie znaleźliśmy jeszcze takiej mutacji, której po prostu nauka nie zna. I jeżeli już przeprowadzamy takie poradnictwo, to musimy się trzymać wypracowanych metod, które opracowano dla choroby Huntingtona, czyli pacjent musi być przeprowadzony przez specjalny protokół, zanim go się poinformuje o tym wyniku. Najpierw psycholog musi zdecydować, czy on chce tę wiedzę znać, a potem czy jest w stanie ją przyjąć. Oczywiście nie wolno tego robić u dzieci przed 18 rokiem życia, to pacjent musi podjąć decyzję, czy tego chce, a nie członek jego rodziny. Czyli to jest decyzja chorego, którą musimy uszanować. Robienie badań genetycznych i poradnictwo genetyczne u osób zagrożonych chorobą wymaga współpracy psychologa i przestrzegania specjalnego opracowanego w tym celu protokołu. Oczywiście to wszystko, co jest możliwością rozpoznania choroby w jej okresie przedklinicznym, będzie przeanalizowane raz jeszcze, wtedy, kiedy będziemy mogli pacjentom poza wiedzą i pomocą psychologiczną zapewnić możliwość leczenia. Jak również badania genetyczne, żeby były jak najbardziej skuteczne w przyszłości, wymagają tworzenia banków genetycznych w całej świecie, Europie, ponieważ im więcej będziemy mogli przebadać pacjentów pod kątem ich materiału genetycznego, tym szybciej będziemy mogli narysować tę mapę genetycznych uszkodzeń prowadzących do zachorowania sporadycznego. Thank you very much. Dziękuję bardzo.